do rywali, ale wiedzą, że to są w stronę do Wintera. Bergkamp. Świetna technika Bergkampa. Radzi sobie znakomicie, jest już w polu karnym, włożył piłkę do Juska i świetna interwencja Kima. Overmars do przodu, do Ronalda de Boer, ale chyba rzadziej tutaj prawą stroną powinni grać, bo Ronald de Boer no jest słabszym tym skrajnym pomocnikiem niż Overmars i gol! Filip Koku! Nie Bergkamp, nie Overmars! Nie Dawid, nie Ronald de Boer, ale właśnie Filip Koku, który dziś ustawiony w linii ataku, choć częściej gra w pomocy, to raczej jako defensywny pomocnik. Świetny strzał, sam róg, dolny róg bramki. Kim stał jak zamurowany, nie miał szans na obronę tego strzału. Precyzyjny strzał, około 19 metrów. Tym, ale wyszli obronną ręką Holendrzy. Bergkamp, powstrzymany przez Honga. Ale już nadbiegał Jung, jest szansa, 3-2. Jung, Overmars, polu karnym, Overmars, no i będzie 2-0, tak! To była klasyczna kontra, made in Oranje. Od początku tylko było sprawą wątpliwą, czy Holendrzy spalą, czy nie. Ale czujnie ustawiali się i Overmars, i Bergkamp, no i Mark Overmars zdobywa drugą bramkę w 41 minucie spotkania, 2-0 dla Holandii. Overmars. Daleka piłka od Ronalda de Boera. Dawid po lewej stronie, Bergkamp! Jeszcze będzie miał Denis Bergkamp szansę technicznie, ale no, mierzył chyba w samo okienko. W ogóle się do tego strzału nie przyłożył. To nie dogoni. Pasa Wilkema w liczbie strzelonych goli. Jeszcze Korea, ale już Jung przejął piłkę. Od razu ją stracił. Kim. Choi, polu karnym, Choi! I Van der Sar, groźna sytuacja, jeszcze nie koniec i niecelny strzał. No troszkę się Koreańczycy ocknęli, ten najskuteczniejszy w ostatnich latach. Overmars. Newman do Junka. Winter. Do Bergkampa, Bergkamp teraz chyba, tak! Denis Bergkamp, wreszcie mogą powiedzieć holenderscy kibice, zdobywa pierwszą bramkę we Francji. 34 gol Denisa Bergkampa w reprezentacji i do tego rekordu Holandii coraz bliżej. Dla niego samego to jest być może niezwykle ważne, aby się odblokować pod kątem strzeleckim, skuteczności, prawą nogą. W trudnej sytuacji, ale sprytnie strzelił. Tej holendersko-belgijskiej, uwaga, nie było spalonego. Bergkamp! No i minimalnie obok. Przewrócił się, potknął w polu karnym. Czesław Wójcik może mówić.